To jest uchwyt do wiosłowania z Hessa. On jest bardzo solidny, wykonany na pełnym pręcie. Rączki są radełkowane. Tu jest zaczep, którego można też użyć w przypadku wyciągu. Ale powiem szczerze, że przez tą rurę tutaj, która służy do nakładania nagryw, to się troszeczkę średnio sprawdza. Ale zawsze jest dodatkowa opcja. Natomiast główne przeznaczenie no to są wiosłowania półsztangą. Jest dosyć duży. On ma zbliżone wymiary do kustoma, którego kiedyś sobie zrobiłem na zamówienie. Więc jest trochę szerszy niż standardowe uchwyty spotykane na rynku. I jest dość wysoki. Z tego co wiem, w Hesie jest wersja chromowana, ten jest akurat malowany. Ale z doświadczenia wiem, że te polskie fabryki to ten chrom kładą strasznie niechlujnie. Często właśnie się łuszczy, obłazi, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle dopłacania do tej wersji chromowanej. Lepiej wziąć zwykłą, pomalowaną farbą, a jak gdzieś się obije, oblezie, to zawsze to można pomalować drugi raz. Rączka jest na FI26 i to jest w sumie największa wada tego uchwytu, jak dla mnie. Poniżej FI28 to ja niczego nie używał na wszelkie uchwyty, nieważne czy do wyciągu, czy do akcesoriów. Gdybym był za uchwytem grubszym, na przykład FI32. Natomiast wydaje mi się, że 30 by się najbardziej optymalnie sprawdziła. Nie jest to jakiś super błąd, ale no zdecydowanie no 26 wrzyna się w ręce. 25, na przykład gryfy damskie, no to wiadomo, jak się tym ćwiczy. Bez rękawiczek to normalny facet takim gryfem nie poćwiczy. Uchwyt jest dość długi, więc po obróceniu go w dół i założeniu na sztangę można go używać jako takiego barczeka i bezproblemowo sobie nakładać te pierwsze kółka olimpijskie. Światła niewiele zostaje do podłogi, jakieś 1,5 cm. Znacznie to ułatwia sprawę, natomiast może być z tego wada w przypadku osób, które są niskie, mają poniżej 1,75 m. Bo wtedy ten uchwyt robi się dość długi i będzie problem z odbijaniem sztangi od podłogi. Kółko będzie dochodzić wtedy w przypadku niskich osób albo takich, co mają bardzo długie ręce. Ale ja osobiście uważam, że to jest prawidłowe rozwiązanie, że ten uchwyt wystaje troszeczkę poza obręb obciążenia olimpijskiego na 45 cm. Są z tego właśnie benefity, raz, że można to ustawić w ten sposób, a dwa, że wyciągniecie taki ruch znacznie dalej względem tułowia. Łokieć się wysunie i całe ramię. Co prawda tam nie ma potrzeby przeciągania ramienia poza linię tułowia do pracy najszerszego, ale abyście chcieli zaakcentować bardziej czworoboczny, no to Wam się ta opcja przyda. W przypadku krótkich uchwytów, no to się zablokujecie kółkiem u brzucha albo klatę.